Pewnie coś takich Radek sugeruje. Telefon masz blisko? Jesteśmy po projekcie właśnie. Piotrek tutaj bierze prysznic, ja sobie leżę. Michał poszedł na patio. No jesteśmy zmęczeni, jednak już jest godzina 4 w nocy aktualnie. Jesteśmy zmęczeni. Mi tutaj się odznaczyła taśma, znaczy tak, ta nie taśma, tylko mocowanie ściskające mi mózg, a tak naprawdę mocowanie do kamery pana Sonika. No i cóż, no projekt był fajny, ciekawy, powiem wam, że coś innego, coś takiego, coś czego nie robiliśmy nigdy i człowiek miał taką dozę niepewności, co się wydarzy, no bo to jednak jak ktoś wezwie policję, to nie jest polska policja, nie wiadomo jak zareagować, jak się z nimi dogadać, tutaj bardzo mało ludzi mówi po angielsku, o dziwo, nawet na stacji benzynowej, musieliśmy porozumiewać się na migi, jakoś to się udawało. No ale kurde, no, musicie zobaczyć, albo już może widzieliście ten projekt, nie wiem kiedy Piotrek wrzuci te vlogi, kiedy to zmontujemy, kiedy to wrzuci, no naprawdę bardzo ciekawy, no i historia tego obiektu, w którym byliśmy, jest smutna, tak, żeby nie powiedzieć, że przerażająca, no ale niestety, tak czasem bywa. No i po śniadaniu. O, troszeczkę jeszcze szybciej. Siema, jeszcze troszkę zaspani. Nie to, że się wycięłem, że ci zimno, jest tu bardzo ciepło, słonko świeci. Nie wiesz pani, jak zwykle projekt udał się, ale był bardzo długi, przeciągnięty, ale wszystko było fajnie. Zobaczycie na materiale kolejny dzień vloga. Radek, co masz do dodania? Co mam do dodania? Aktualnie jedziemy nagrać sceny dzienne. Sobie wszystko przepięliśmy tak, żeby to fajnie poszło na trompterze. A później pozwiedzamy. Nareszcie mamy czas na coś, co zazwyczaj chcieliśmy jeszcze robić przed projektami albo po projektach. Ale czy, brakło czasu. Czyli trochę tak sobie pozwiedzać, pochodzić po mieście i... Zjemy gulasz starczeski, znajdziemy i jakieś może tradycyjne danie jeszcze się uda. No i knedliczki jeszcze zjemy. Knedliczki. I cyckie piwo. O, fajnie. A Piotrek prowadzi, ale po tym podobno mało procentowe tego. Z alkoholu. Patrzcie, jaki jest widok. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj w hotelu jest ścianka spinaczkowa. Niezły bajer, co? Pierwsze się z czymś spotkałem, bo hotel jest położony, tak naprawdę to jest taki budynek przekształcony na hotel, w którym są pokoje i między innymi na ogródku tegożeż hotelu jest jeszcze... Jest na tyle wysoki, wąski, ale wysoki, że ścianka. Można było jeszcze zmieścić ściankę spinaczkową. No. Wszystko jest do wypożyczenia na dole. Dokładnie. I rowery również, z tego co widziałem. Rowery. I to nie rowery wodne. Siema. Dojechaliśmy na ujęcia dzienne. W nocy byliśmy w tym obiekcie. Tutaj jak widzicie jest ogromny. Piotrek wypakowywuje sprzętu, czyli będziemy nagrywali ujęcie dzienne, tak jak wspomniałem. No i cóż, mam nadzieję, że nam to pójdzie sprawnie. Mamy prompter, więc jest ok. Nie byliśmy tu wczoraj za dnia, tylko dopiero w nocy. Jeszcze wam pokażę, jak to wygląda z przodu i pójdę pomóc Piotrkowi z ogarnięciem tego. Jesteśmy w środku, bo nagrywaliśmy ujęcie dzienne, udało się, wszystko nagraliśmy. Co więcej, udało się porozmawiać
z osobą, która się opiekuje tym obiektem, przekazała dość ciekawą informację, że tu straszy rzeczywiście, że udało się nagrać im dwa głosy. Jeden głos to był głos osoby, która jest tutaj odpowiedzialna za w Niemczech teleinformatystka, nie wiem jak to się nazywa tak naprawdę. Osoba odpowiedzialna za łączność, tak, przepinała kable, a druga to był sprawca, który tutaj no, znęcał się nad osobami tej jakże pięknej, ale jakże owitej złą sławą Billy. W środku jest niesamowicie interesująco i ponuro, jednakże za dnia wygląda to jak po prostu opuszczony obiekt pustostan. Pokażę wam jeszcze kilka ujęć z środka. Tak to tutaj wyglądało. Tutaj, tu. Tu. Powiem wam, że my nie byliśmy tu w nocy. Znaczy, nie byliśmy tu za dnia wcześniej, wczoraj. Tylko od razu poszliśmy w nocy. Tutaj co? Dziwo, fajna ciekawostka. To był basen. Więc willa miała swój basen, więc tutaj tak naprawdę za czasów jej świetności, niestety ponurej, był to naprawdę ogromny, masywny i ciekawy obiekt. No ale dobra, bo to jednak nie jest projekt, tylko vlog, więc lecimy dalej. Tak to wygląda, jak robimy ujęcie dzienne. Staramy się, żeby one były w miarę szybko nagrane, więc używamy promptera. Tutaj stawiamy aparat. Statyw standardowo, góry światło, ewentualnie tutaj jeszcze coś można dopiąć. Mikrofon, cokolwiek. I tak to wygląda. Muszę jeszcze tutaj coś wykombinować, żeby to nie trzeba było manewrować tym za bardzo. No i są ujęcia. Zobaczymy. Usłyszeliśmy pogłoski, że Legnica to bardzo niebezpieczne miasto i w samym szpitalu spotykają się różne osobistości. No podobno strzelają tam również z jakichś dziwnych pistoletów. Spotykają się różne grupy osób, więc zobaczymy. Tak jest. Wiecie, jest dzisiaj piątek. Jest wrzesień, młodzież sobie może, młodzież tak jakbym był dorosły, młodzież może chcieć na przykład no jeszcze taki sobie weekendik zrobić przed rozpoczęciem tego roku szkolnego na dobre. Ciepło się zrobiło, więc to jest idealna pora, żeby walnąć jakieś piwko, 2, 3, 10, a potem szajba odbija.
a też nie chcemy tutaj żadnych problemów, nie chcemy się z kimś tam przepychać, nie chcemy, żeby sprzęt nam się zanikł. Chcielibyśmy mieć święty spokój na projekcie, więc czy się uda w szpitalu, jeszcze zobaczymy, tak. Jeżeli nie będziemy kombinować. Jeżeli nie będziemy kombinować, mamy wsparcie od chłopaków, więc powiedzieli, że jak coś, to coś tam razem wymyślimy. No i zaraz przekraczamy granicę. No i jesteśmy w trzeciej lokalizacji, w trzecim mieszkaniu, w którym aktualnie nic nie będziemy robić, bo tutaj tylko przenocujemy. Michał zajmuje się szukaniem czegoś do zjedzenia. Piotrek bierze prysznic, a ja zajmuję się tym, co jest tutaj. I zrobiłem sobie małe centrum dowodzenia. Z tej strony już powolutku będziemy wszystko ładowali. No i zobaczymy. Nie wiem, czy dzisiaj się uda pojechać do Legnicy, czy zrobimy coś innego, czy sobie dzisiaj po prostu, znaczy pojechać do Legnicy, my jesteśmy w Legnicy. Czy się uda ogarnąć ten szpital? No chłopaki nas informowali, że tam może się nieciekawie dziać. Może warto nie ryzykować, ale poszukamy jakieś, jeszcze jakiejś fajnej miejscówki w okolicy, którą sobie zwiedzimy, sprawdzimy, zrobimy tam projekt. A dziś czas na odpoczynek, naładowanie baterii. No, musimy sobie trochę odpocząć, bo mieliśmy bardzo ciężki pierwszy dzień. Samochód się popsuł, mało spania. Później w Czechach też okazało się, że troszeczkę zeszło, ponieważ poznaliśmy tą osobę, która opiekuje się tym obiektem w Czechach. Opowiedziała nam masę ciekawych informacji, więc no, wyjechaliśmy z Czech zdecydowanie później niż zamierzaliśmy. Musieliśmy jeszcze jechać tak, żebyśmy nie jechali przez Niemcy, Czechy, Niemcy i Polskę, to tak jechaliśmy trochę naokoło. No jest godzina 19.30, niedługo 20.00, my przyjechaliśmy gdzieś koło 19.20, 19.30. Coś sobie zjemy, naładujemy sprzęt, porozmawiamy, bo i tak mamy trochę do porozmawiania o przyszłości Mystery Hunters, o tym jak to widzimy, jakie planujemy dodatkowe serie. Też o coś może o Panu Andrzeju pogadam z chłopakami, może mi coś podpowiedzą fajnego. A rano nie będziemy musieli się, może będziemy mogli się normalnie położyć, normalnie wyspać i pojechać do drugiej, do trzeciej już lokalizacji wybranej przez nas. Teraz jest na to czas i tam właśnie zrobić coś fajnego. Siema. YouTube. Kolejny dzień. Jesteśmy w Legnicy. Wczoraj nie było projektu, odpoczywaliśmy, bo potrzebowaliśmy troszkę odpoczynku, tak jak widać po Radosławie Czajkowskim. Dzisiaj jeszcze nie wiemy do końca, co będziemy robili. Prawdopodobnie zajedziemy za dnia zobaczyć, jak jest w szpitalu w Legnicy. Czy są tam ludzie za dnia, co tam się dzieje, czy jest w ogóle otwarte to miejsce. Jeżeli nikogo tam nie ma, to pewnie zaryzykujemy w nocy. Jeżeli ktoś tam się będzie kręcił, to będziemy być może musieli wybrać nowe miejsce. A jest jeszcze jedno tutaj w Legnicy, więc o to się raczej nie martwimy. Tylko musimy zweryfikować co i... Radek ogląda Flintstonów. I jest bardzo zmęczony. Ja się wyspał i jest zmęczony. Miejmy nadzieję, że wszyscy się wyspali i jeszcze mają energię na dzisiejszą noc. A jutro już wracamy do Warszawy.
i zaczynamy zabawę z przeglądaniem materiału i montażem. Trzymajcie się. Czy zdąży Michał? Jedziemy właśnie na zdjęcia dzienne do poradzieckiego szpitala w Legnicy. Michał się prawie przyciął. Zobaczymy, czy będą tam ludzie, co się będzie działo i czy uda się zrealizować dzisiaj ten projekt. Miejmy nadzieję, że tak. Więc damy znać po zdjęciach dziennych, jak poszło. Tak, ktoś by kliknął przycisk, żeby winda mogła ruszyć. Gorąco? Czajkowski, gorąco? Mam wsiadać? No dobra. Czego straszysz? Co? Zapraszam na basen. Zapraszam wszystkich serdecznie. Nowa seria. Pływamy z Czajkowskim, który nie umie pływać to dobrze. Wejdziemy może tak od łazienki dziewczyn. Skąd taki wniosek? Bo jest ładniej. Mhm. I jest więcej publikacji, a nie ma żadnych pisuarów. Wchodzimy tędy, tutaj wiadomo, dziewczyny kończyły się prysznicować, tu zamaczały nogi i chodziły, że tak powiem, z ogromnym pluskiem. Uważaj na dziurę. Niektórzy nawet pewnie się nie zatrzymywali, tylko od razu spadali do wody. Ale basa. Tak to wyglądało. W latach 1873 i 1882 w tym basenie podobno Jan Malina pobił rekord basenu. Jan Malina. Jan Malina. 2 minuty i 33 sekundy. Na 50 czy 100 metrów, czy 150 czy 200? Nie, poprzek konkretnie. Poprzek, okej. Okay, 2 minuty. Podobno rekord basenu. Wszystko jasne. Do tej pory nie pobity i no chyba już szybko nie będzie. U góry widzimy jeszcze pozostałości po tak zwanym podwieszanym dachu i ochłodzeniu, klimatyzacji to się nazywa. Ten dach został zrujnowany, okradziony poprzez tutaj tutejszych szubrawców, opryszków lub można ich nazwać nawet złodziejami. No. Z lewej strony, a raczej z prawej, widzimy malowidło namalowane najprawdopodobniej przez tutejszych tubylców i ukazujące jakiegoś zwierzaka w okularach. Jak dobrze się przyjrzeć, nie wiem czy zauważycie, ale ja widzę podobieństwo do Michała Drąga. To jest właśnie jego autoportret moim zdaniem. On tutaj był, że tak powiem, muzą do namalowania tego, nazwijmy to po imieniu, dzieła sztuki. No i cóż, basen aktualnie jest napełniony w 10% wodą, jednakże nie źródlaną, ale oligoceńską. Można spokojnie z niego pić. Nikt się jednak tego nie odważył, oprócz miejscowych tutaj ludzi, którzy również śpią w tym budynku. Uważają, że woda z tego basenu bardzo dobrze wpływa na jelita. No cóż więcej można powiedzieć jeszcze o tym obiekcie, oprócz tego, że jest ogromny, przepiękny i jakże poniszczony. Zadaj mi jakieś pytanie zamknięte. Czy widzisz tutaj dwa kutasy?
A jeszcze jakieś tak do publiczności? No. Czy publiczność widzi tutaj dwa kutasy? No zamknięte. Czy jesteśmy aktualnie w Legnicy? Czy w tym basenie coś straszyło? Nie wiem. Dobra. To tu chcesz mówić mi zrobić epikoś? Tak. Chciałbym, żebyś... Tak na krawędzi może. Dam chciałbym, radę. Żebyś wszedł tutaj bokiem i pojawił się w tym świetle. Widzisz tam. A ja ci nagram tędy. Tak szedł... Chodź, pokaż. A, wiem, o co ci chodzi. Ja będę tu stał, a ty będziesz szedł tędy, ustanie w tym świetle, ja cię łapię. Dobra, poczekaj. Tylko kurwa, żeby to nie spadło do wody, bo już... No trzymam to cały... Kroję. Całą sobą. No ale się idzie spoko. Ci co, są za dnia. No. A tak zazwyczaj jest, że ci za dnia to wyjmowałem. Ta dziewuszka, kurwa. A, pana kojarzy, kurwa, pana? Ja to na to dział proszę. No nie, oszukasz, że lata lecą, no. Cześć, no mówiliśmy, że może nie przyjedziemy, może coś się wydarzy, no jednak jesteśmy w Legnicy. Aktualnie jesteśmy na basenie w Legnicy. Rzeczywiście jest tu sporo ludzi, tak jak na Otwocku na przykład. Ale no za dnia to są bardzo fajni ludzie, normalnie można z nimi porozmawiać, pomagają, informują, gdzie jest jaki obiekt, czy straszy, w którym straszy, jak to wszystko wygląda, jest spoko. Robimy ujęcia dzienne, tak jak zresztą możecie się domyślić. No cóż, każdy sobie robi jeszcze jakieś tutaj zdjęcia dodatkowo, no i będziemy się zwijali, no i postaramy się tutaj mimo wszystko przyjechać w nocy, bo już jak... się najaraliśmy na ten obiekt, nie będziemy szukali kolejnego, chcemy ten zweryfikować i zobaczyć, co tutaj jest. Powiem wam, że no, obiekt jest zajebisty, ale to zobaczycie już na projekcie. Za duży obiekt, w którym się aktualnie znajdujemy, dlatego nie zrobimy tego sami. Dopytamy się chłopaków z PPTV, w których miejscach oni zanotowali największą aktywność. Udamy się w te miejsca, tam rozłożymy swój sprzęt, monitoring i tam my również przeprowadzimy sesję i zobaczymy, czy będziemy coś mieli nagranego. Ktoś tu jest? Jesteś! Tyle.